Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Cyberpunk 2077. Tak robiąc porządki tutaj, otrzymałem dwie wiadomości. Znaczy jedną, ale druga pojawiła się właśnie teraz. Hej Vi, mam nadzieję, że u Ciebie wszystko ok. Dzięki, że wpadłeś do nas. Naprawdę dobrze się bawiłem. Dzięki za zaproszenie, masz super rodzinę. No było spoko. Nie, no dzięki za zaproszenie, masz super rodzinkę. Ale prócz, super rodzina, kumplu. O, przyjaciół też mam bardzo spoko, zauważ. Kurczę, no i nie da nam się rozwinąć. Joss się pozdrawia. Nie masz pojęcia, jak dobrze widzieć ją uśmiechniętą. Dzięki za wszystko. Musisz koniecznie jeszcze raz nas odwiedzić. O, żeby Palmer tak do nas pisała chętnie z tymi odwiedzinami. Było błędnie. Okej. Okay. Trzymaj się ciepło, Vi. Trzymaj się, trzymaj. Nas interesuje za to nieznany numer. Spotkajmy się w No Toll Motel, pokój 210. Kto to? Anusz? Już widzę, że odpowie. No dobra. Więc, żeby wprowadzić nieco bardziej w to zadanie, zobaczmy, co do powiedzenia ten temat ma nasz kumpel. Nieznany numer, anonimowa klientka, spotkanie w motelu na godzinę. Już mi się podoba. Aura tajemniczości tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Ciekaw jestem, co będzie dalej. Jak się z tego wykaraskasz? No to co? Myślę, że lecimy prosto na tę misję. Motel? Jak daleko na północy. A może to znowu coś o Perlazach? Widzimy się na miejscu. To chyba tutaj. Przynajmniej patrząc po nazwie. 210. Kurczę, te pokoje to zawsze mam takie PTSD z Silent Hilla, gdzie też trzeba było chodzić do pokoju. 202, 203. Tam raczej tak wysokie numery jak 210 nie występowały. No, dzień dobry. Nie, no nie jest tu tak... Nie było tu tak źle? Kto dba o porządek tego miejsca? Nieistotne. Istotne za to jest to, co możemy tutaj zdobyć na czarną godzinę. Czyżby jakaś nowa broń? Nowa znajomość? Czy po prostu mamy zarobić trochę pieniędzy? Już myślałam, że nie przyjdziesz. Szczerze mówiąc, nie powinienem. Czemu? Normalnie biorę zlecenia od fikserów. Klienci, którzy ich omijają, zwykle oznaczają kłopoty. Mnie po prostu zależy na dyskrecji. Okej. Każdemu zależy na dyskrecji. Może, ale nie tak bardzo jak mnie. O kurwa. To ty! Tak, to ja. Lizzie Weezy. Usiądź proszę. Porozmawiajmy. Też to, co mówiłem. 2077. Wydawałoby się, że roboty sprzątające to już jest codzienność. No jednak nie. Więc producenci robotów sprzątających. Okej. To o co chodzi? To padnie. Nie ma sensu. Pewnie się domyślasz. Mam kłopot. Jaki? Dobre pytanie. Mam za sobą trudny rok. Straciłam wenę, sama nie wiem, kiedy ostatnio wypuściłam coś wartego uwagi. A co najgorsze, zakochałam się. O, to mamy pomóc coś nagrać? Współczuję, to nie jest problem? To nie jest problem. Dla mnie jest. Ja mam coś do powiedzenia. A to mnie rozprasza. Odciąga od mojej sztuki. Mówimy o mężczyźnie, o kobiecie. Cholera, te pieprzone ręce. Czasem wydaje mi się, że ledwo coś musnę, a lecą iskry. Mówimy o mężczyźnie. Nazywa się Liam. Liam Norton. Jesteśmy razem od kilku miesięcy. I... myślę, że mnie zdradza. Okej. Okay. A czemu go w ogóle podejrzewasz? To jest takie banalne, że aż wstyd mówić. Rozmowy telefoniczne prowadzone szeptem w kiblu. Dziwne rachunki. Tajemnicze spotkania w środku nocy. Jest jakaś konkretna sytuacja, która zapadła ci w pamięć? Pamięć? To jest drażliwy temat. Czemu? Nie znamy się aż tak dobrze, Vi. Rozmawiałaś z nim? Powiedziałaś mu w twarz, o co go podejrzewasz?
Słodki jesteś. My nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze otacza nas wianuszek asystentów, PR-owców, makijażystów. Gdybym chociaż na chwilę przestała się do niego uśmiechać, jutro pisałyby o tym wszystkie gazety w mieście. Rozumiem. Gówno rozumiesz. To trzeba przeżyć. Poczuć miliardy par oczu na własnej skórze. To potrafi być piękne. Ale czasem przeraża. Liam Norton. Nie kojarzę. Powiedz mi coś o nim. Około 40. Czuły. Typ faceta, któremu nigdy niczego nie brakowało. Znasz takich? Ze słyszenia. Jak się poznaliście? Jest moim menadżerem. Wiem, jak to brzmi. Nie chciałam tego. On nawet nie jest w moim typie, ale... Ale? Można mieć ciało z chromu, a z sercem wciąż ten sam problem. Nie wybiera. To co konkretnie mam zrobić? Czego oczekujesz? Dowodów. Wtedy zakończę ten związek. Definitywnie. Liam jest częstym gościem w klubie Riot. Myślę, że to tam się z kimś spotyka. Chcę wiedzieć z kim. Ustalisz to dla mnie? No. Porozmawiajmy o pieniądzach. Dostaniesz je. Taką mam nadzieję. Pytanie ile? Boże, jakie to przyziemne. Nie mam pojęcia. Dużo. Zadowolony? Wiesz, dla nas, zwykłych śmiertelników, takie kwestie mają duże znaczenie. Często życia albo śmierci. Nie moralizuj mi. Bierzesz tę robotę czy nie? No proszę. Możesz na nas liczyć. Ważne, że będzie dużo kasy. Możesz na mnie liczyć. Doskonale. Pamiętaj, że oczekuję konkretów. Najlepiej taśma albo zdjęć. Będę mieć to na uwadze. Dobrze. A teraz już idź. Taśmy prawd. No dobrze. Na czarną godzinę. Myślę, że mamy go zabić, żeby się odkochała i kolejny problem z głowy. No cóż. Ale idziemy do klubu. Uwielbiam chodzić do klubu, bo w klubie często właśnie można takie rzeczy zobaczyć. Czyli odbicie. Ale żeby nie było, że mi odbiło na punkcie odbić, lecimy. I tam się zobaczymy. Okej. Będę chodził po pasach jak... na czerwonym. Jak prawowity obywatel. Klub jest całkiem niedaleko, ale to i tak możemy się przenieść w ten sposób. Czuję, że z tego może wyjść grubsza afera. Kolego... Ale co zamknięte? O której wy się otwieracie? A ty gdzie? Klub zamknięty. To o której będzie otwarty? A ty gdzie? Klub zamknięty. No dobra, to stańmy, przynajmniej będziemy pierwsi w kolejce. Jak rozumiem, no... Czemu nie możesz przewijać czasu? Nie możemy tak oszukać systemu, że stoimy w kolejce i oszukamy czas? No panie, bez przesady. A, bo syf w Vibroomie był znowu. 3 godziny sprzątałam ten pierdolnik. Żygi na suficie normalnie. Ej, ty, pracujesz tu, tak? Szukam jednego stałego bywalca. Nazywa się Liam Norton. A, ten. Kurwa, nie znoszę typa. Niskie napiwki. Aha. I to tylko strasznie arogancki koleś. A ta jego laska jeszcze gorsza. Laska, mówisz? Ciekawe. Gdzie go znajdę? Wiesz, że nie mogę ci powiedzieć. A jak zaoferujemy napiwek? To ważne? Może tak. To ważne. Nie wątpię. Nie wyglądasz na kogoś, kto zajmuje się pierdołami. Ale no nie mogę, serio. Sorry. Zapłacę. Potraktuj to jako rekompensatę za słabe napiwki. Przyjdź, jak klub będzie otwarty i zajrzyj do Vibroomu. Ale ten, nie gadaliśmy, jasne? Jasne. Podziel się z koleżanką tylko tym. W ogóle jaja, bo no niestety, jeżeli chcemy wbić, znaczy przyspieszyć czas, to możemy zrobić to tylko stojąc odpowiednio daleko od tej kolejki, o. Czuję, że nie będzie tak łatwo wejść do środka, ale przyjdźmy wieczorem. Wieczór 21, okej. Okay. Nie, no nie jest aż tak źle, myślę, że bardziej oblegany klub.
Ty! Nie psuj się teraz. Kurwa mać! My mamy VIP-owską kolejkę, mam nadzieję. W sumie Lizzy Weezy mogła nam załatwić coś. No cześć. Czemu jeszcze jesteście zamknięci? A ty gdzie? Klub zamknięty. No mam wrażenie, że tego klubu niestety nigdy nie otworzę. Już tak od godziny 19 klikam, próbuję się dostać do środka. Cały czas mam informację, że niestety klub zamknięty. O, otworzyli, no druga 19. Kto mógł się spodziewać, że tak prędko? Użyj siły. Teoretycznie bylibyśmy w stanie. Bylibyśmy w stanie dać te 3 punkty w siłę, ale wydaje mi się, że to by była trochę szkoda. Zmarnowane punkty, tak? Siła nam się przyda, ale nie w tym momencie. E9. O, ale dawno będzie hat-trick. Dawno tego nie było. Tyle pieniędzy. No musieliśmy odrobić to, co gościowi oddaliśmy. To mam nadzieję, że tutaj nam klub zwróci. No prawie. No prawie. Problem polega na tym, że przejścia nie ma. Włam się do pokoju. Znajdź dowody na zdradę. No dobra, może teraz nas ten gościu wpuści. A tu co mamy? Interkom? No i proszę. Da się? Czekaj, nie. Czemu nie możesz zhakować? Użyj, to jest tak. To nie chcemy używać. Zhakuj po prostu. O, tu. Dobra. Te interfejsy. No i dziękuję. Można bez siły, można bez siły. Przypuszczam, że tam gość by nas pewnie nie wpuścił normalnie. Dobra, popatrzmy. Zobaczmy, może mają kamery. Co to było służbowe? Eurodolar, identyfikator służbowy zawsze. Mam od razu dostęp, mamy eurodolarki. Mamy też możliwość podejrzenia plików. RIP. RIOT, VIP, sala. A to są może jakieś nagrania? Winda, klub, sala. Niestety nie możemy tego odtwarzać, a trochę szkoda, bo bym się nie obraził. Winda osobowa, system monitoringu. Chętnie bym wziął zdalne przejęcie i poszukał. O, szampan. Miła niespodzianka. Potraktuj to jako wyraz mojej wdzięczności. Zdaję Mamy sobie cię. Sprawę, że nieczęsto dajecie zgodę na użycie relika. A jeszcze rzadziej zezwalacie na stworzenie engramu żyjącej osoby. Cóż, Arasaka przygląda się karierze Lizzy z wielkim zainteresowaniem. Byłoby szkoda, gdyby zakończyła się przedwcześnie. Dlatego kopia zapasowa wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. No właśnie. Czy z tego zapisu da się usunąć pewne niepożądane cechy? Bo Lizzy od czasu konwersji, no nie jest sobą. Obawiam się, że to niemożliwe. Engramu zapisanego w systemie Secure Your Soul nie można edytować. A o jak poważnych zmianach mówimy? Bardzo poważnych. Czasami jej nie poznaję. A czasami... Nieważne. Wypijmy. Za współpracę. O cholera. Słyszałeś to samo, co ja? Relik. Chcą z nią zrobić to samo, co ze mną. Nie do końca. Ciebie zabito, a tu chodzi o kopię zapasową. Kopię zapasową? Wi. Mówimy o człowieku, a nie o folderze ze zdjęciami z wakacji. Facet nawet jej nie spytał. Robi to za jej... Nie ma prawa, żeby coś takiego robić. Nikt nie powinien mieć takiego prawa. Zwłaszcza bez jej wiedzy. Cholera. Jak i coś takiego powiedzieć? Nie musisz. W pokoju jest kamera, więc są też nagrania. To co? Wykradnij dane. Poszło sprawnie, ale przynajmniej to nie zdrada, tak? Więc dzwonimy zaraz do koleżanki i... No słuchaj, mamy złą i dobrą wiadomość, tak? Tylko może wejdźmy do strefy, gdzie będę czuł się... O, nie lubię takich sytuacji. Ale może to z braku telefonu, tak? Połączenie. Ty pisałeś? No, a, dzwoń. Halo? Wi? Co się dzieje? Mam informację o Liamie. I co? Jest tak, jak myślałam? Oj, nie. Nie. Jest gorzej, Lizzy. Dużo, dużo gorzej. To znaczy? Słuchaj, nie znam wszystkich szczegółów, ale Liam chce stworzyć twój engram. Skopiować cię. Co? Ale dlaczego? Mówił, że się boi. O ciebie. O siebie. Nie.
Nie wierzę. Słyszysz? Nie wierzę w ani jedno słowo. To są kłamstwa. Mam nagrania. Poszło. Odsłuchaj sobie. Nie. Nie, to... Nie, ja pierdolę. To tyle? O, jak dobrze. Myślałem, że w ogóle będzie zakręcona, że o kurczę, to on mnie kocha. Jednak. No dobrze, może się Lizzie w ogóle zobaczmy, co tam nam napisała w międzyczasie. Łatwo poszło tak przez te nasze umiejętności hakowa. Nie, a, dobra, zadzwoń, może się odezwie. Mam nadzieję, że jeszcze żyje. Lizzie? No dobra. Nie, to nie. Weźmy tylko, co ona do nas napisała. Otwórz komunikat. Gdzie są nasze pieniądze, Lizzie, w ogóle? Ten majątek. Zobaczmy. W sprawie pracy. Liczę na dyskrecję. Napiwek. Transfer pliku przebiegł pomyślnie. No, no właśnie, Lizzie. Teraz dopiero mnie naszło, że... Chyba nie zapłaciła. Jak my z kasą wyglądamy? A później, że o, musimy się włamywać i korzystać z naszych hakerskich zdolności. Trzeba było spotkać się na żywo. No nic, bądźmy dobrej myśli, że jeszcze Lizzie się do nas odezwie. Ale często też pisaliście, może to jest ten czas, w którym zrobilibyśmy misję z kotem. Tylko gdzie jest nasz dom? Znajdę nasz dom i możemy coś tam w tym temacie zdziałać, bo... No nie to, że nie czytam, to czytam już od dobrych 10 odcinków. Megablok? My chyba jesteśmy Megablok 8, tak? Ale no jakoś nigdy nam po drodze tam nie było. O! Napisała! Przeczytaj wiadomość. Wysłała. 1200. To jest dużo, tyle to my z jednego haku wyciągamy. Otrzymałeś przelew. Od nieznajomy. Niesamowite. Co za skurczybyk. Wysłałem kasę. Nie martw się. Mam nadzieję, że między wami wszystko się ułoży. I jedno i drugie jest złe. No ale dobra, zobaczmy. To powinno ją bardziej zdenerwować. Kasę już wysłała, więc... Wszystko. Lizzie, odpiszesz nam? Chyba nie. Ale okazuje się, że my jednak mieszkamy nie w megabloku H8, a w H11, czyli dobrze tutaj trafiliśmy. No, dawno do domu nie wracaliśmy, stąd ta pewna niewiedza. I mówicie, żeby się rozglądać za część w okolicach naszego mieszkania. To jest nasze mieszkanie. Pójdźmy tu. Odwróć uwagę przeciwników. To jest ktoś zły. Miałem przejrzeć śmieci w okolicach mieszkania, ale... O! Może to! Nakarmcie kota. Zostaw jedzenie na podłodze. Okej. Okay. No my mieliśmy to jedzenie z misji Randy'ego, tak? Ale przeczytajmy wiadomość. Niech ktoś nakarmi kota, lubi tylko kocią karmę. Przychodzi na kić-kić. A jak mamy kić-kici powiedzieć? No i to jest problem. Kici-kici. No dobra. Pójdźmy na chwilę do mieszkania. No kocią karmę znaleźliśmy w misji z Randy'm, więc jakby połowa tematu rozwiązana, bo tak to nie wiem, czy nie musielibyśmy kupić albo poszukać gdzieś. Ale połóż się spać. Walnie się, tak? Ten problem. Najzabawniejsze jest faktycznie to, jak nasz kolega tutaj śpi, w jaki sposób. Zamiast wygodnie na poduszce to... Ale miałem kumpla na studiach, który też zawsze jak wracaliśmy z imprezy, to spał. Tak zdążył albo i nie zrzucić spodnie na ziemię i spał właśnie w ten sposób. Ale tylko po imprezach, tak? Co to jest? Ktoś nam narkotyki podrzuca pod dom? Nie, to jest karta chyba. Jest już kici-kici czy nie? Na karcie kota. Zjadł? Popatrz tylko na to. Widzisz? No kot. Aha, no pięknie. No to tak działa z tymi kotami. Tak samo działało z Mimką. Nieplanowana. Ale czasem są poważniejsze sprawy nieplanowane w życiu niż kot, więc spoko. Myć się nie będziemy. No dobrze, mamy jakieś nowe wiadomości, mamy coś... Zrobiłbym coś jeszcze w okolicy, no nie możemy tak... O, a to co? Pocztówka? Ja chcę przeczytać pocztówkę. Od kogo? Nachyl się nad wanną, skocz do niej po szyję. Wszyscy umarliście, ja jedyny żyję. A. Czyli znowu jakieś zwariowane melodie.
Byłbym za to, żeby coś jeszcze machnąć tutaj, no takiego świątecznego. Szybko poszło z tym kotem, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Myślałem, że to dłuższa misja, dlatego tak się też nie spieszyłem. Mapa, mamy coś w pobliżu? Najbliższa misja jest tutaj. Bardzo niskie ryzyko, ale przy okazji mamy jeszcze karty Tarota do zdobycia, więc możemy dwa w jednym pogodzić i w ten sposób się powoli żegnać. Przy czym... O, to jest bardzo blisko? Nie, to chyba nie jest bardzo blisko, tylko tam mamy dojście do windy, która nas poprowadzi dalej. Narobili ochotę. Powoli, jak zdobędziemy jeszcze, tak powiedzmy, 40 poziom reputacji, bo zbliżamy się do tego, to moglibyśmy poszukać jakichś fajnych rzeczy w sklepie, bo z tego co wiem, to co tam ze sklepu może nam wypaść, jest uzależnione od poziomu naszej reputacji, więc im jesteśmy popularniejsi w mieście, stajemy się legendą, tym fajniejsze rzeczy możemy zakupić. Zarówno modyfikacje, jak i samą broń. Chociaż przyznam, że no, chciałbym coś legendarnego. W tym wypadku wydaje się niemal pewne, na wejście. Że podpisanie nowego traktatu akcesyjnego z Unią stanowczo poprawiłoby niespokojną sytuację w mieście. Więcej informacji na ten temat po przerwie. No idealnie wiadomości wbiliśmy, tak? To dziękuję. 54 news, a nie mogliście już dodać tam tych 15? Byłoby popularniejsze. Okej. W ogóle tak patrzę, niektóre rzeczy to się nie zmieniają, tak? Jak to jedzenie, które zapewnia tam te podstawowe składniki, czy taką liczbę tych mikro, makro elementów. O! Już myślałem, że tutaj jest jakieś dochodzenie prowadzone, bo policja bardzo nie lubi, jak chodzimy po miejscu, w którym oni mają rozciągnięte te taśmy. Cóż zrobić? Ale my, o, ale dawno nie zwiedzaliśmy tego wszystkiego. Jesteśmy prawie, że na miejscu! O, przeskoczył ten płot. Gdzieś tam ma być graffiti. Nie mówiąc o tym, że gdzieś tu powinna być misja. A najlepsze, że graffiti nie jest obok misji, mimo że na mapie było. No dobra, połączymy to wszystko w jedno. Ale nas tutaj też dawno nie było. Graffiti, gdzie jesteś? Które sugerują jakby wbić tutaj, przez płot. Okej. Jeżeli coś nam ci bezdomni zrobią i nie będzie to wyjątkowo przyjemne, to nie nasza wina. No. No tak. Tak z ładnym widokiem na świat. Dobrze. Dawno zresztą nie mieliśmy takiej spacerki bez przyspieszania, więc myślę, że możemy trochę więcej czasu poświęcić na to. O. Średnio mi się to podoba, chociaż widok mamy całkiem uroczy. No fajny ten, tak, możemy te bonsajki sobie zabrać ze sobą. Zaraz się okaże, że tutaj mamy jakieś wyjątkowe rzeczy w ogóle, schematy czy coś. Ale chyba przyszliśmy po to. Wielki arkan w tarocie, myślę, że w toalecie. Arkana w toalecie, no może być. Arkania. Dobra, a wracamy teraz na już tak finałowo misję tego odcinka. Zobaczyć, co tam tym razem wymyślili. Może, a nuż to znowu nasza koleżanka Regina, chociaż Regina ma GPS-a w naszej głowie i jak tylko się zbliżymy do czegoś, co możemy nazwać jej misją, no to zaczyna dzwonić. A skoro do tej pory nie zadzwoniła, no to chyba jest spoko jeszcze. Znaczy w sensie, że nic nie ma dla nas. Wyjdziemy tędy? Pewnie. Tylko ten GPS, nie wiem jak go traktować. Czy powinniśmy być u góry? No i wyszło dość zabawnie, bo okazuje się, że misja, którą tutaj mieliśmy, to właśnie był ten tarot, którego przeskanowaliśmy. A tarot, którego przeskanowaliśmy, nie był tarotem, którego poszukiwaliśmy, bo ten jest kawałek dalej. Ja wiem, to skomplikowane. Ale to jest wiele rzeczy skomplikowanych w tej grze. Przy czym kartę Tarota myślę, że sobie zrobimy osobne spotkanie, żeby zamknąć ten temat w całości. Już niewiele nam brakuje, a jednocześnie fajnie by było to zrealizować i dowiedzieć się coś więcej o naszej przyszłości. No dobrze, to w takim razie tu robimy koniec. Niebawem widzimy się w kolejnej części, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej!